Witajcie. Piramidy egipskie to jeden z cudów świata, który od tysięcy lat fascynuje ludzkość swoją tajemnicą. Pomyślcie tylko, ile tajemnic kryje w ogromnych piramidach i niewzruszonej twarzy Sfinksa. Zresztą cała historia Egiptu jest pełna tajemnic, a niektóre odkrycia dokonane przez naukowców w starożytnej Gizie, niedaleko piramid i na całym dawnym terytorium Egiptu, pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o nowych znaleziskach w Egipcie, które mogą zmienić historię. Grób nieznanej królowej. Głównym wywołującym sensację znaleziskiem jest grób nieznanej jeszcze królowej Neif oraz odkrycie 300 trumien i ponad 100 mumii. Wcześniej w tym miejscu natrafiono na artefakty związane z faraonem Teti oraz sarkofag skarbnika Ramzesa II. Saqqara to starożytny cmentarz, na którym archeolodzy prowadzą wykopaliska od 2 lat. Do najnowszych znalezisk należą szczątki potencjalnych generałów i doradców Tutanchamona. Natomiast jeszcze bardziej zadziwiająca jest piramida poświęcona starożytnej królowej, której imię poznaliśmy dopiero teraz, a chodzi o królową Neith. Wcześniej jej imię było nieznane, a jak zauważył słynny egiptolog Zahi Hawass, to po prostu niesamowite, że można dosłownie napisać historię na nowo, dodając do niej nowe postacie. Badacze odkryli cały system 22 tuneli, gdzie dokonano pochówków ludzi w Nowym Królestwie, co wcześniej nie miało miejsca w Saqqarze. Każda trumna jest ozdobiona scenami z Księgi Umarłych i twarzą zmarłego, a także zawiera jego imię i nazwisko. Niektóre trumny mają nawet 2 pokrywy. Jest tu też pewna niesamowita trumna, która ozdobiona została złotą maską kobiety. Ponadto w trumnach i tunelach odkryto różne artefakty, w tym figurki, posągi boga, ptacha, Sokora, a nawet metalowy topór, który tkwił w dłoni wojskowego. Tunel pod Sfinksem. Prawdopodobnie słyszeliście o zaginionej Bibliotece Wieków, czyli Hall of Records, która podobno jest ukryta tuż pod Wielkim Sfinksem w Egipcie. Amerykański mistyk Edgar Cayce i inni miłośnicy tajemnic są pewni jego istnienia. W labiryncie pod łapami Sfinksa w tajemniczej Hall of Records ukryta jest wiedza z zakresu astronomii, alchemii, medycyny, a nawet magii. Naukowcy wciąż nie są pewni, czy jest to prawdą, czy nie. Sekrety faraonów zapisane w hieroglifach w piramidzie Teti wskazują, że wiedza rzeczywiście była przekazywana z rąk do rąk. Były to swojego rodzaju prezenty pogrzebowe. Tylko gdzie ta biblioteka, w której przechowywana jest cała wiedza? Edgar Cayce podczas transu mówił o Hall of Records, w której ukryta była wiedza o starożytnych kulturach. Twierdził, że przejście do Hall of Records zaczyna się przy prawej przedniej łapie Sfinksa, jednak nigdy nie udało się jej odnaleźć. Nienaruszony grób. Zaledwie 30 km od Kairu archeolodzy odkryli starożytny, nietknięty grobowiec, który ma 4400 lat. Tego niesamowitego odkrycia dokonano na słynnej nekropolii w Saqqarze. Grobowiec został zbudowany dla wysokiego rangą kapłana, który służył faraonowi z 5. dynastii i jego rodzinie. Na ścianach widnieją winiarze, ludzie, którzy grają na instrumentach muzycznych, pływają łodziami i polują. Budowa grobowca robi wrażenie. Jego wnętrze zdobią duże malowane posągi i imponujące inskrypcje, z których możemy poznać imiona żony i matki kapłana. Archeolodzy rozpoczęli badania 5 tuneli wewnątrz grobowca, ale na temat życia w starożytnym Egipcie wciąż pozostaje wiele do odkrycia. Ukryty tunel. Pod kolosalnych rozmiarów świątynią Ozyrysa znaleziono tajemniczy tunel, który był ukryty przez wieki. I tu dopiero robi się ciekawie. Istnieją teorie, według których tunel może prowadzić do dawno zaginionego grobowca Marka Antoniusza i Kleopatry. Zespół archeologów odkrył ten niesamowity tunel o długości 1305 metrów pod starożytnymi ruinami Taposiris Magna, świątyni położonej na egipskim wybrzeżu. Kierownik wykopalisk dr Catherine Martins nazwała znalezisko cudem inżynierii. Zgodnie z jej słowami, projekt tunelu jest bardzo podobny do projektu tunelu Eupolinosa w Grecji, który przed zawaleniem służył jako akwedukt. Dzięki badaniom wiemy, że ten obszar egipskiego wybrzeża w latach 320-1303 naszej ery nawiedziły co najmniej 23 trzęsienia ziemi, które według archeologów doprowadziły do zawalenia się tunelu. Naukowcy badają ruiny wokół Taposiris Magna już od kilku lat.
Być może tunel nie prowadzi do dawno zaginionego grobowca Kleopatry, ale kto wie, co jeszcze kryje się w Taposiris Magna. Być może w przyszłości, dzięki pracom archeologicznym, ta największa tajemnica zostanie odkryta. Meteoryt w grobowcach. Jeszcze 2000 lat przed początkiem epoki żelaza Egipcjanie umieli już pracować z żelazem meteorytowym. W starożytności nasi przodkowie obserwowali gwiazdy i oglądali spadające meteory. Kiedy meteory spadały, nie spalając się w atmosferze, powstawały meteoryty, czyli skały kosmiczne. Naukowcy potwierdzili, że trzy małe koraliki znalezione w grobowcu były częścią biżuterii w 3200 roku przed naszą erą i wykonano je z żelaza pochodzącego z meteorytów. Starożytni Egipcjanie wycinali w nich dziury, tak jak robili to w przypadku innych kamieni szlachetnych, a następnie tworzyli cenne naszyjniki. Co ciekawe, meteoryty były dla nich równie cenne jak kamienie szlachetne i metale. Znalezisko 16 rąk. Archeolodzy odkryli niedawno coś szokującego w mieście Avaris. W czterech dołach w pobliżu pałacu zakopano 16 ludzkich rąk. Wszystkie ręce są prawe i należały do dość dużych osób. Te dłonie to ślady starożytnego zwyczaju opisanego w tekstach egipskich. Żołnierze odcinali wrogom prawą rękę i zamieniali ją na złoto. Odcinając ją, żołnierze nie tylko ułatwiali liczenie pokonanych wrogów, ale także symbolicznie odbierali im siły. Do kogo należały te ręce, pozostaje tajemnicą. Mogły to być ręce Egipcjan lub tych, z którymi walczyli, czyli Hyksosów. Taki okrutny zwyczaj istniał zarówno wśród Hyksosów, jak i Egipcjan. Nie wiadomo, kto zaczął pierwszy, ale okrutne traktowanie jeńców było powszechne w starożytnym Egipcie. Grób dowódcy najemników. Przed wami nekropolia Abusir, niedaleko Kairu. Grobowiec, który się tam znajduje, pochodzi z początku V wieku przed naszą erą i jest bardzo nietypowy. Jest to grobowiec szybowy i należał do Wahimbre Mary Neita. Najwyraźniej był dowódcą najemników i prawdopodobnie zmarł nagle, ponieważ jego grobowiec nie był w pełni ukończony. Niesamowity podwójny sarkofag znaleziony w głębi tego szybu jest skierowany ze wschodu na zachód. Z zewnątrz sarkofag wykonany został z masywnych bloków białego wapienia, a jego wnętrze z bazaltu pokrytego starożytnymi zaklęciami z Księgi Umarłych, pomagającymi zmarłemu pokonać drogę do drugiego świata. Niestety, w czasach starożytnych grobowiec został splądrowany, a jedyne, co udało się archeologom odnaleźć, to dwa amulety – skarabeusz w kształcie serca i zagłówek dla mumii. Według starożytnych Egipcjan miały one pomóc duchowi zmarłego zachować jasność umysłu w zaświatach. Co ciekawe, odnaleziono także przedmioty nagrobne pozostałe po rabunku. Figurki fajansowe, naczynia na kadzidła, fragmenty Księgi Umarłych. Tak więc wygląda na to, że Wahibre Mary Neif był bardzo ważną osobą. Grób Tutanchamona. Odkryty w 1922 roku przez Howarda Cartera grobowiec Tutanchamona zadziwił całą planetę swoimi luksusowymi artefaktami i złożoną architekturą rytualną. To odkrycie zmieniło całą archeologię i stało się częścią tożsamości narodowej Egiptu. Co jest tak wyjątkowego w Tutanchamonie, młodym królu, który panował niecałe 10 lat? Przede wszystkim chodzi o okoliczności dokonanego odkrycia. Jego grób ukryty był pod 150 tysiącami ton kamieni w skalistym wąwozie zwanym Doliną Królów. Wielu uważało, że wszystkie grobowce zostały już odnalezione i opróżnione. A sam Tutanchamon był mało znanym faraonem. Jednak jedno niepozorne miejsce było prawdziwym zaskoczeniem. To właśnie tam odnaleziono grób Tutanchamona. W pierwszym pomieszczeniu, które archeolodzy otworzyli, cenne przedmioty były poustawiane przypadkowo, jakby po szybkiej renowacji. Ale nawet tak chaotyczny układ nie był w stanie przyćmić ich świetności. Niesamowite, zawołał archeolog, będąc tam po raz pierwszy. Dziwne zwierzę, złote posągi i wszędzie złoty blask. Od chwili odkrycia Tutanchamon stał się symbolem Egiptu. Obecnie ponad 5 tysięcy skarbów z jego grobowca stanowi główną ekspozycję nowego, wielkiego muzeum egipskiego. Mimo krótkiego panowania zasłynął na całym świecie dzięki swojemu niesamowitemu grobowcowi, który zachował się w idealnym stanie. Jeszcze przed otwarciem grobowca Carterowi przydarzył się pozornie zwyczajny incydent. Chodzi o to, że podczas wykopalisk Carter miał za towarzysza zwierzaka, małego kanarka. Pewnego dnia do domu naukowca dostała się kobra i pożarła ptaszka. Sam archeolog nie uważał, że ma to jakiekolwiek znaczenie, ale jego służba składająca się z miejscowych mieszkańców uznała to za znak zbliżających się kłopotów. Kobra jest jednym z symboli egipskich faraonów. Klątwa Tutanchamona.
Momentem, który zapoczątkował pogłoski o klątwie Tutanchamona, była śmierć lorda Carnarvona, sponsora wyprawy. Zaledwie 6 miesięcy po odkryciu grobowca, ten nieszczęśliwy wypadek zapoczątkował łańcuch dziwnych wydarzeń, w tym samobójstwo archeologa Hugh White'a, który pozostawił notatkę: poddaje się z powodu klątwy. Jednak pomimo tych wszystkich tajemniczych zagadek, czołowy archeolog Howard Carter i jego córka lorda Carnarvona Lady Evelyn, która jako jedna z pierwszych przekroczyła próg grobowca, żyli długo i spokojnie. Wykopaliska grobowca Tutanchamona uważa się za początek starożytnych egipskich klątw, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się podczas budowy piramid. Królowie i szlachta starożytnego Egiptu pozostawili ostrzeżenia dla tych, którzy chcieliby pozbawić ich bogactwa życia pozagrobowego. Nie wszystkie te groźby zapowiadały karę niebiańską, krwawiące oczy czy skarabeusze pod skórą. Wiele z nich wyglądało niegroźnie. Napis na grobowcu w Dolnej Nubii głosił, że kto będzie się źle zachowywał, z pewnością stanie się nieszczęśliwy. Jeszcze zabawniejszym przykładem jest tabliczka z Muzeum Narodowego Szkocji, datowana na lata 1295-1069 przed naszą erą. Napisano na nim życzenie, aby ten, kto wejdzie, szukał swojego miejsca i nie przeszkadzał innym w ich grobach. Dlatego nadal nie wiadomo na pewno, czy klątwa Tutanchamona jest prawdziwa, czy też jest to tylko dziwny zbieg okoliczności. Niedokończony obelisk. Ten niedokończony obelisk jest największym, jaki kiedykolwiek stworzyli Egipcjanie. Znajduje się w północnym regionie starożytnego egipskiego kamieniołomu w Asuanie. Uważa się, że budowę obelisku rozpoczęto na zlecenie faraon Hatshepsut, prawdopodobnie jako dodatek do obelisku loretańskiego, który pierwotnie znajdował się w Karnaku, a później został przewieziony do pałacu laterańskiego w Rzymie. Pod względem wielkości jest o 1/3 większy od największych obelisków, jakie kiedykolwiek wzniesiono w Egipcie. Gdyby został ukończony, wysokość obelisku mogła wynosić prawie 42 metry, a jego waga około 1200 ton. Stworzenie obelisku było prawdziwym wyczynem inżynierii. Robotnicy wykonywali w granicie otwory, wbijali w nie drewniane kliny, a następnie napełniali je wodą. Kliny pęczniały od wody, oddzielając obelisk od skały. Dziś w tym miejscu znajduje się skansen, w którym można zanurzyć się w świat starożytnych egipskich królów i zobaczyć kamienne bloki, z których zbudowano wielkie piramidy w Gizie oraz majestatyczną świątynię luksorską i El Deir El Bahari. To wszystko na dziś. Jeżeli film okazał się interesujący, zostawcie polubienie, a także komentarz pod spodem i do zobaczenia wkrótce.